40 lat minęło jak jeden dzień. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Marcin Churas, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze. W tym roku DPS w Blachowni, jako najstarsza tego typu placówka tutaj w naszym regionie, powiecie, będzie obchodzić 40-lecie. Będzie coś świętować? Piękny jubileusz. Oczywiście, że będzie. Prawda jest taka, że Dom Pomocy Społecznej został założony 40 lat temu. Cały czas się rozwija. Cały czas wdrażamy nowe rozwiązania, nowe pomysły. Na początku była to jedna wielka bryła, czyli ten stary budynek, a potem troszeczkę się tam pawilony rozbudowały na zapleczu. To prawda. Mamy dobudowany ten jeden pawilon w latach 90. 90. chyba tak podkreślam. Przepraszam. Natomiast no, od tego czasu to nie tylko pawilon, ale również gruntowna zmiana, modernizacja tego budynku, który kiedyś był hotelem robotniczym, ośrodkiem szkolenia kadr dla hutnictwa. I naprawdę zmienił się nie do poznania również ten budynek główny. I remonty w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni to tak naprawdę niekończąca się opowieść. No właśnie, bo teraz ostatnio zakończył się remont windy wewnętrznej i budowa windy zewnętrznej. Macie dwie windy, tak? Tak, mamy. Z czego teraz to wynika, że dwie windy? Mamy teraz dwie windy z bardzo prostego powodu. Ta główna winda, duża winda, która funkcjonowała do tej pory w Domu Pomocy Społecznej, ona również była już leciwa. Trzeba było ją wymienić, ale ona kursowała między parterem i trzecim piętrem. Nie mieliśmy możliwości zjeżdżania z mieszkańcami do piwnicy. A taka potrzeba była, rozumiem. Tak, tak, mieszkańcy palą, mają specjalnie przygotowaną i przystosowaną, spełniającą wszelkie kryteria palarnię właśnie w piwnicy, więc żeby to umożliwić w sposób bezpieczny, nadzorowany, to palenie tej nikotyny, no trzeba było otworzyć drogę do tej palarni w piwnicy, również dla tych osób, które mają problemy w poruszaniu się, chodzą o balkonikach czy tam wózkach. Powiem, i teraz będzie łatwiej. Teraz będzie łatwiej, będzie bezpieczniej. Pożar w Domu Pomocy Społecznej to jest naprawdę chyba największy koszmar każdego dyrektora Domu Pomocy Społecznej. A z czego to wynika? No bo dochodzi, tak? Gdzie nie, gdzie ostatnio w DPS-ie. No gdzieś, właśnie choćby z takich sytuacji, że mieszkańcy ukrywają palenie papierosów, palą w miejscach do tego zupełnie nieprzystosowanych. I zdarza się u państwa też to? Niestety tak. Niestety. I jak reagujecie? Jakieś są sankcje z tego tytułu? No trudno wyprowadzać sankcje w stosunku do osób dorosłych, nieubezwłasnowolnionych. A do tego proszę pamiętać, że nikotyna również spełnia niestety rolę środka takiego terapeutycznego. Wycisza co niektórych mieszkańców. I jest to też potrzebne. I to jest niestety potrzebne. Tak sobie myślę, jak winda zewnętrzna, to można sobie wyjechać i czmychnąć do pobliskiego marketu. Można? Czy nie ma takiej możliwości jednak? Czy macie u siebie jakiś marketik i nie ma takiej potrzeby, żeby ktoś tam szedł na zakupy? Mamy marketik u siebie i to jest fajna sprawa, którą nam się udało zorganizować w ubiegłym roku. Mieszkańcy masowo z tego korzystają, natomiast my jesteśmy w centrum Blachowni, mamy obok Biedronkę, mamy Polomarket, mieszkańcy wychodzą, natomiast takie podstawowe zakupy mogą sobie zrealizować w środku bez konieczności wychodzenia. Remont pralni to kolejna taka inwestycja, którą może cieszyć, bo no, przede wszystkim sprawnie, tak, pracę chociażby załogi. Remont pralni wyniknął nam przy okazji tej dobudowy tego dźwigu zewnętrznego. Dźwig zewnętrzny obsługuje dwie kondygnacje, parter i piwnicę. No i z różnych przyczyn związanych z ergonomią głównie musieliśmy dokonać szybkiej zamiany pomieszczeń, więc mamy ten remont pralni częściowo zrealizowany. W najbliższym czasie będziemy tam musieli zamontować
odpowiednią wentylację mechaniczną, klimatyzację po to, czyli kolejne inwestycje. Czyli kolejne inwestycje. Skąd macie na to pieniądze? Jak to wygląda? Bo tak sobie myślę, że pomalowanie ścian to własny sumptem, tak? To robicie, nie musicie firmy wynajmować. Z tego co wiem, to kiedyś współpracowaliście z zakładami karnymi. Nie wiem, jak teraz to jest, tak? Że współpracujemy z zakładami karnymi jak najbardziej. I dlatego te remonty, takie bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach poprzez przysłowiowe odmalowanie ścian jest realizowane własnym sumptem, ale również własnym sumptem dokonujemy czy realizujemy troszeczkę bardziej skomplikowane remonty, bo remontujemy choćby łazienki przy wykorzystywaniu naszych pracowników. W tej chwili jesteśmy na etapie wymiany sufitów w pomieszczeniach, w pokojach mieszkańców. Więc to realizujemy swoimi pracownikami. Natomiast te windy, o których tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, one miały dwa źródła finansowania. Jednym źródłem to był PFRON, Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych. Który ma coraz mniej pieniędzy tak naprawdę. No nie wiem, czy tak mniej. W tym roku też realizować będziemy zadanie remontowe finansowane z PFRON-u. To będzie wymiana drzwi na drugim i pierwszym piętrze. To zadanie, wartość tego zadania to 260 tysięcy złotych. Te windy, o których mówiliśmy, razem dwie, to blisko 1 000 000 złotych. I PFRON jak gdyby 50% mniej więcej do tego się dokłada. Drugie 50% dokłada samorząd powiatu. No właśnie, a jak układa się współpraca? Chociaż trudno pytać, tak, współpracę, no bo Państwo jesteście podległą placówką. Jesteśmy podległą placówką. Widzą Wasze potrzeby chociażby? Tak? Widzą. Mamy pełne zrozumienie dla naszych potrzeb. Również związanych z tym, że jesteśmy w takim, a nie innym budynku i te remonty tam są potrzebne po to, żeby spełniać wszystkie standardy, które są stawiane takim jednostkom jak nasza, po to, żeby było bezpieczniej i przeciwpożarowo, i tak naprawdę no, dla mieszkańców cały czas poprawiają się warunki. Panie dyrektorze, ilu macie mieszkańców? Nie podopiecznych, nie pacjentów, tylko mówi się mieszkańców, tak? Tak, mieszkańców 158. Pełny stan w tej chwili udaje nam się ten pełny stan utrzymywać w zasadzie przez cały czas, mimo tego, że no niestety, ale do tych odejść mieszkańców dochodzi. Na propos tych odejść, to wiem, że wraz z wojną na Ukrainie zakończył się COVID. U Was również chyba, tak? Czy jednak trzeba dmuchać na zimne? Trzeba i dmuchać na zimne. Mieliśmy taką trudną dosyć jesień. Na przełomie jesieni, zimy mieliśmy kilka przypadków COVID-u. To były jednostkowe przypadki, tym niemniej w takim zbiorowisku trzeba podejmować wszystkie niezbędne decyzje, również z izolacją poszczególnych oddziałów, z izolacją poszczególnych osób, tak żeby te choroby się nie przenosiły. Jak wygląda integracja w ogóle takich mieszkańców? Robicie Państwo otwarte dni czasami, bo wiem, że niektóre placówki robią takie imprezy. My mamy taką imprezę cykliczną, to jest piknik integracyjny. Ale to raz w roku. To jest raz w roku. Drzwi otwartych, no, przepraszam, dni drzwi otwartych nie organizujemy. No, głównie ze względu na to, że mimo wszystko dmuchamy na zimne. Czyli bezpieczeństwo mieszkańców. Czyli bezpieczeństwo jest jak najbardziej tutaj argumentem, żeby jednak podchodzić do takich imprez w sposób ostrożny. Natomiast jeżeli chodzi o integrację taką ze środowiskiem lokalnym, to mieszkańcy uczestniczą w różnorakich imprezach na zewnątrz. My stale uczestniczymy w konkursach, w imprezach organizowanych, czy to przez samorząd gminny,
czy to przez samorządy gminne, ale już nie tylko i wyłącznie ten gminny blachowiański, tylko z gmin ościennych, a nie tylko. Więc mieszkańcy wyjeżdżają, pokazują się, prezentują. Do innych podobnych placówek? Do innych podobnych placówek, do placówek dziennych, tak żeby ten kontakt ze środowiskiem lokalnym mieli cały czas zapewnione. Ja pamiętam, z kim bym nie rozmawiał, z dyrektorów z DPS, to oni mówią zawsze takie, widać dmuchanie na tego mieszkańca, że najważniejszy jest mieszkaniec. I nawet jak gdzieś tam jest jakiś sporny i tak dalej, to ci dyrektorzy czy osoby, które zarządzają takim budynkiem, patrzą przede wszystkim na dobro mieszkańca. No to tak oczywiste. To wygląda. To jest oczywiste. To mieszkaniec jest podmiotem naszych działań. Proszę pamiętać, że nie będzie mieszkańców, nie będzie domów pomocy społecznej. Tak niestety, to wam chyba raczej nie grozi. Tak nie grozi, wydaje. Ale tym niemniej mieszkaniec jest podstawą działalności domu pomocy społecznej. To jego potrzeby mamy realizować, to o jego pielęgnację, o jego bezpieczeństwo musimy zadbać w pierwszym rzędzie. Chcę zapytać, czy pan wyjeżdża do innych placówek, na przykład podobnych DPS, czy w Częstochowie, czy w Lublińcu gdzieś, czy jeszcze gdzie indziej, żeby podpatrzeć, co oni tam ciekawego prowadzą. Może coś bym do siebie przeniósł. No nikt nie zjadł wszystkich rozumów. Zapożyczenie dobrych praktyk jest ze wszechmiar wskazane. Ja jeżdżę po domach pomocy społecznej. Podpatruję konkurencję. Oczywiście, że tak. Są pewne rozwiązania, które przenosimy żywcem z innych jednostek. Natomiast też staramy się wsłuchiwać się w potrzeby naszych mieszkańców. Też podpowiadają? Tak, podpowiadają, ale też taką dobrą drogą do przenoszenia tych rozwiązań jest właśnie to, jak oni wyjeżdżają, czy na turnusy rehabilitacyjne, czy pracownicy wyjeżdżają, podnosząc swoje kwalifikacje na różnorakie szkolenia, czy też w tej chwili mamy taką dosyć dużą grupę pracowników, którzy podnoszą kwalifikacje w kierunku opiekuna medycznego. To są kontakty z wykładowcami, to są kontakty z pracownikami innych domów pomocy społecznej, czy to środowiskowych domów samopomocy społecznej, więc tego typu zaszczepienie nowych idei jest naprawdę rozumiem. Fajne. Jak pan zakładał te nowe windy, nie bał się pan, że trochę ta rehabilitacja upadnie? No bo zawsze chodzenie po schodach jest tą rehabilitacją, tak? Ktoś musi zejść niżej, ktoś musi wejść wyżej. Wolno czy szybko, ale musi to zrobić i jest ta rehabilitacja. Jest rehabilitacja. A teraz jest winda. Góra, dół, góra, dół i... Ale chciałem panu redaktorowi powiedzieć, że jeszcze 4 lata temu, 3 lata temu w zasadzie w Domu Pomocy Społecznej był zatrudniony jeden rehabilitant. Teraz my na etacie mamy też jednego rehabilitanta, ale 4 rehabilitantów świadczy u nas usługi tak zwanej rehabilitacji domowej. To są rehabilitanci, którzy mają kontrakty, są zatrudnieni w instytucji, w placówce, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i jak gdyby przybyło nam, czy tam wzrosły nasze możliwości rehabilitowania aż o 400%, więc nie boję się, że... Krótkie jeszcze 2 pytania, musimy kończyć. Jak wyglądają oszczędności? Wszystko drożeje, energia, czy paliwo, czy gaz. Szuka pan takich oszczędności? No szukamy oszczędności. U nas tak naprawdę jesteśmy domem bardzo energonieoszczędnym. Mamy wysokie rachunki za energię elektryczną, mamy wysokie rachunki za energię cieplną, więc zakładamy w tej chwili, wymieniamy całe oświetlenie na oszczędne oświetlenie LED-owe. To też ukłon w stronę samorządu powiatu, bo w ubiegłym roku przeznaczył na ten cel 86 tysięcy złotych. Staramy się wyremontować, zmodernizować istniejącą instalację solarną, która zapewnia nam ciepłą wodę użytkową w okresie od kwietnia do września. No i przymierzamy się powolutku do instalacji fotowoltanicznej.
Ostatnie pytanie. Wiadomo, jak będzie wyglądać 40-lecie, kiedy będziecie Państwo obchodzić. Czy na razie są to plany, planujecie, będzie to jesienią? Nie. My mamy taki stały termin, kiedy organizujemy ten piknik rodzinny. I to będzie wtedy? I to będzie wtedy. Chcemy to połączyć. To będzie pierwszy piątek letnich wakacji. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan Marcin Churas, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, w Blachowni oczywiście, nie w Częstochowie, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu.